Witam, Tomek Jeszcze Futbol. Dziś chciałem porozmawiać z Wami na temat klasycznej linii butów z serii Copa Mundial. Buty te pojawiły się na rynku w 1978 roku i od tego czasu w niezmiennej formie są produkowane po dzień dzisiejszy. Buty te to chyba jedyne z całej kolekcji Adidasa, produkowane są w Niemczech. Dlatego też mam wspomnieć swoją cenę. Mam tutaj przed sobą najnowszy katalog Adidasa na pierwszy kwartał 2014. W katalogu tym cena sugerowana przez Adidasa tych butów to 599 zł. W różnych dziwnych miejscach w internecie pojawiają się nierealne ceny tego buta. Zdarzyło mi się już znaleźć te buty za nie poniżej 300 zł. Zapewniam Was, my jako sprzedawcy nie mamy na tych butach aż takiej marży, żeby można było je sprzedawać z przeceną 50%. Mało tego, buty te, mimo że produkowane są od przeszło 30 lat, nigdy nie znajdowały się na tak zwanych stokach w Adidasie, z racji tego, że cieszą się na Zachodzie tak wielką popularnością, że po prostu Adidas ich nie przecenił. Zatem, jeżeli są to produkty w stałej sprzedaży, trudno, żeby marka je przeceniała. Więc cena w okolicach 300 zł jest ceną nierealną, nieprawdziwą i na pewno nie są to buty z oficjalnego obiegu. Chciałem Wam pokazać, jak w prosty sposób można uniknąć nieprzyjemności. Pierwszą podstawową sprawą jest wklejka w każdym bucie Adidasa. Na wklejce tej, poza tym, że znajduje się miejsce produkcji, tutaj Made in Germany, rozmiarówka, jest też data produkcji tego buta. Może wydaje Wam się to dziwne, że mówię tutaj o dacie produkcji buta, ale ma to duże znaczenie przy trwałości produktu. W prosty sposób możemy sprawdzić, kiedy buty zostały wyprodukowane. Te na przykład, które trzymam w ręce, zostały wyprodukowane w styczniu 2013 roku. Są butami nowymi, świeżymi i na pewno pełnowartościowymi. Dlaczego mówię tutaj o dacie produkcji? Data produkcji jest o tyle istotna, że klej, który jest stosowany do butów, szczególnie tych nieprzestrzewanych od spodu, ma oczywiście też swoją żywotność. I but stary, but z datą produkcji z lat 90., mimo że w przypadku Copa Mundiala będzie wyglądał dokładnie identycznie jak ten wyprodukowany w ubiegłym roku, będzie ten klej miał po prostu suchy. W momencie, kiedy my kupujemy but, który ma 10 czy 15 lat, a takowe zdarzają się na rynku, po pierwszym kontakcie z większą ilością wody po prostu Wam się rozsypią, więc to jest pierwszy podstawowy powód, dlaczego nie warto kupować starych butów, butów ze starych magazynów i nie wiadomo jakiego pochodzenia. A drugim sposobem, jeszcze prostszym albo jeszcze bardziej widocznym w przypadku butów Copa Mundial, to jest po prostu popatrzenie na but z zewnątrz, a dokładnie od jego podeszwy. W starych butach plastik bardzo szybko żółknie. I nawet jeżeli ich nie użytkujemy, cała ta podeszwa robi się żółta. W nowych butach jest to idealnie białe, w pewnym czasie ten plastik żółknie. I też w prosty sposób można zobaczyć, czy but jest nowy, stary, z pierwszego legalnego czy nielegalnego obiegu. Dlatego zanim dokonacie zakupu i cieszycie się z tego, że kupiliście Copa Mundiala w super cenie, zastanówcie się, czy warto kupić to u sprawdzonego, legalnego dealera, czy z byle jakiego garażu, czy piwnicy. Pozdrawiam.